Za nami szósty odcinek Asoki i dzięki temu mamy debiut wielkiego admirała Frauna na takim, powiedzmy, małym ekranie, bo pomijając bajkę mamy pierwsze proste pojawienie się takiego, wiecie, realnego aktora wcielającego się w tę postać. I ja jestem jak najbardziej kupiony Larsem Mikkelsenem, gra go perfekcyjnie, głos jest idealny też względem bajki. Jak ktoś oglądał w oryginale, to po prostu jest poezja. Miałem wrażenie w pewnych momentach, że po prostu oglądam bajkę z dubbingiem tego aktora. No ale jak wiecie, Lars Mikkelsen tak samo dubbingował Frauna w bajce i tak samo gra go teraz, więc ja jestem wszystkimi scenami z wielkim admirałem po prostu kupiony. To jest coś, o czym marzyłem od dzieciaka, kiedy dorwałem tam w wieku, nie wiem, 10-11 lat trylogię Frauna i po prostu było to dla mnie coś niesamowitego, jak książki są dobrze napisane, jak ta historia mnie porwała. Tak samo sprawiło na mnie wielkie wrażenie, kiedy pojawił się admirał w Rebelsach, ale jednak na takim ekranie, wiecie, zacząć człowieka wcielającego się w daną postać, o której po prostu marzyliście za dzieciaka, to jest, jest coś dla mnie niesamowitego. Ale nawet przez to, czy też no dzięki temu, odcinek też nie ma sporu wad. I też postaram się właśnie o tym opowiedzieć właśnie w tym omówieniu szóstego odcinka Asoki. Generalnie jak na serial Asoce, to Asoka jest po prostu przed wstępem, jeszcze przed głównym logo serialu, tak? I ja jak najbardziej nic z tego nie mam, tak samo w przypadku Mando, gdzie pojawił się, znaczy nie, w przypadku Wofeta, gdzie właśnie pojawiły się dwa odcinki o samym Mando i jak najbardziej mi to nie przeszkadza, bo ja mam taką wizję tych wszystkich seriali Star Wars, że to jest jakby księga, tak, że to są książki, każdy ma te swoje rozdziały, nawet tytuły nazywają się jakimiś tam rozdziałami i jak najbardziej dla mnie jest okej, że na przykład w książce Boba Fett pojawiają się dwa rozdziały o postaci z innej książki, tak, o postaci Mando, więc dla mnie to jest jak najbardziej na plus, bo dzięki temu te wszystkie takie, powiedzmy, książki się zapętlają ze sobą, to jest trochę jak, powiedzmy, Gra o Tron, tak, że mamy w jednej książce kilka rozdziałów, każdy rozdział jest swoją własną postacią i mi to jak najbardziej pasuje, nie przeszkadza mi to, więc to, że Asoki nie było praktycznie w całym odcinku, jest, no powiedzmy, akceptowalne dla mnie. Ale mimo to Asoka pojawia się na początku, gdzie mamy piękne ujęcie, jak lecą w tych purgilach. Dla mnie w ogóle mega super to wygląda, jak te purgile mają, powiedzmy, ten taki swój własny, czy nie tylko purgile, ale ten taki, ta nadprzestrzeń do innej galaktyki nie jest taka, jaką znamy, tak? Nie jest taka zwykła, niebiesko-biała. Tylko mamy tu jakieś takie mieszanki różnych kolorów, takie, wiecie, kolorowo jest strasznie w tej nadprzestrzeni, bo tak samo jak Morgan leciała tym swoim okiem z Sionu, to tam też było widać, że są właśnie te takie kolory, więc jak najbardziej tam się podoba, że dodali coś takiego, że właśnie pokazać, że to jest podróż do innej galaktyki, a nie do planety, która jest obok, tak, więc to jak najbardziej na plus. No i też podobała mi się ta, powiedzmy, te 5 minut rozmowy między Asoką a Huyangiem, gdzie tam sobie rozmawiali o, po prostu, o życiu, jakbym to powiedział. I tam Huyang mówił o trzech opowieściach ze Star Wars, tak? I mamy po prostu świetne nawiązanie do pierwszej oryginalnej trylogii, do trylogii prequeli, no i do trylogii sequeli, tak? To jest chyba oczywiste nawiązanie. I jak się ucieszyłem, Asoka powiedziała wprost, że pierwsza trylogia jest najlepszą, czyli ta pierwsza historia była według niej najlepsza i to jest chyba oczywiste, że oryginalna trylogia jest najlepsza. No i Huyang zaczyna swoją opowieść od, wiecie, dawno, dawno temu w odległej galaktyce. No i to było po prostu coś tak super, tak mi się to podobało. Mimo że to jest szósty odcinek, to poczułem się, jakbyśmy zaczynali nową przygodę, tak? I też można powiedzieć, że to jest trochę nowa przygoda, no bo lecimy do tej nowej galaktyki. A względem tej nowej galaktyki, no to to już pojawia się straszne mech. No i tu wychodzi już bardzo słabe pisanie pana Dave'a Filoniego. No bo jak Bailan powiedział na początku, on doskonale wiedział o tej planecie, bo było napisane wyraźnie w archiwach Jedi, że taka planeta istnieje, że purgile lecą w tę planetę, żeby po prostu umrzeć, tak? Że to jest jakby ich cel życia, żeby dolecieć na tę planetę, do tej innej galaktyki i tam umrzeć, bo też wyraźnie widzieliśmy te takie szczątki właśnie purgili, tych właśnie wielorybów, więc oni o tej planecie doskonale wiedzieli, że purgile lecą tam. No to skoro wiedzą, że te purgile latają do innej galaktyki, to latają tylko tam, no przynajmniej tak mi się wydaje, że na razie tylko tyle wiadomo, no to, to po co oni szukali tej mapy, tak? Skoro wiedzieli, że taka planeta istnieje, może, no nie wiem, może nie było po prostu trasy do niej wytyczonej, tak? To na pewno takie byłoby tego wyjaśnienie. No ale sam fakt, że wiecie, przez tyle lat żaden Jedi nie wpadł na pomysł, żeby wejść do Purgila i z nim polecieć, tak jak Asoka na to wpadła, no to to już jest dla mnie XD. Zwłaszcza, że na tej planecie, co się okazuje, że to jest kolejna planeta, powiedzmy, niczym nie różniąca się od naszej galaktyki, tak? To trochę wyglądało, jakbyśmy sobie skoczyli do sklepu obok, takiej żabki obok, na, pod blokiem, tak? No ta planeta niczym się nie różni od naszej galaktyki. Co najgorsze, są na tej planecie siostry nocy, tak? Są trzy wielkie matki, które pewnie są tymi początkiem tych sióstr noc. No dla mnie to jest po prostu XD.
że nie można było stworzyć czegoś nowego, tylko okazało się, że to znowu są jakieś siostry nocy, że to przez to ta Morgan wszystko wiedziała, bo one je wzywały. No niby nowa galaktyka, a ciągle jest to samo. W ogóle te matki nocy to od razu, nie wiem, wiedzą kim są Jedi, wszystko wiedzą o tym. Patrzą się na tą Sabine, to chyba była najgłupsza scena w całym odcinku, jak one się patrzą na Sabine, znaczy ta jedna pani się patrzy na Sabine i mówi: ej, śmierdzi Jedi. I jest to taka scena, że wiecie, Bejlan tak się patrzy, mruga tymi oczami, takie: Jezu, czy ona mówi o mnie? No bo wiecie, stoi baba, Mandalorianka, która nie ma nic wspólnego z mocą, ani nic wspólnego z Jedi, tylko to, że ma miecz i że uczy się pod Jedi, tak? W sensie pod Ahsoka Tano, nie że uczy się na Jedi, tylko że uczy się pod Ahsoka Tano. I ta matka nocy mówi: śmierdzisz Jedi. Gdzie obok po prostu stoi Bejlan, tak? Który no jest stricte typowym Jedi. No przynajmniej był, tak? Bo wychowywał się świątyni Jedi przez większość swojego życia. No i ma też swoją uczennicę, tak? Więc no ja nie wiem, czy jakiś wiatr strasznie zawiał w nos tej pani, że to ten smród Bejlana poleciał na Sabine. Dla mnie to była bardzo mech scena. Po prostu no głupio. Głupio to wyszło, tak? Nie wiem. Te siostry nocy oczywiście bawią się jakimiś trzema kulkami, które tworzą takie nici czerwone, więc to są chyba te nici przeznaczenia, czy to jest coś, co im się pozwala komunikować, patrzeć w przyszłość, przeszłość, coś takiego. I nagle te nici biorą, zabierają te Sabine do więzienia i po sprawie. Oczywiście mi się jak najbardziej wizualnie podoba wygląd siostry nocy, cała ta otoczka, ten głos, ta muzyka perfekcyjna w ogóle na tej planecie, ta muzyka taka jest świetna, taki kobiecy chór, takie trochę melodię, bym powiedział, jak z Wiedźmina, jak się chodziło po Skellige i tam, wiecie, do tych syren, tak? No, po prostu muzyka jest genialna na pewno w kwestii tych Sióstr Nocy, ale sama ta fabuła, sam zamysł tego, że to są znowu Siostry Nocy, że to jest jakiś, nie wiem, ich pierwsza planeta i one z tej planety sobie po prostu odleciały do tej naszej galaktyki z tymi purgilami, bo wyraźnie jest powiedziane, że one jako pierwsze, tak, opanowały te zwierzęta, te purgile. Więc dla mnie to jest trochę mech, że to są znowu te same postacie, że nie ma nic czegoś nowego w tej galaktyce nowej. No ale te Siostry Nocy sobie lecą z tą Morgan do jakichś katakumb, gdzie potem widzimy właśnie w późniejszych scenach odcinka, że one prawdopodobnie wywożą jakieś trumny z tych katakumb, tak? No bo jak sama nazwa mówi katakumby, no to raczej tam są jakieś ciała tych Sióstr Nocy, zakładam, lub czegoś może innego. Ale dzięki temu poznajemy, mamy więcej czasu na ekranie, tak? Gdzie możemy poznać jakieś wątki między tą Shin Hati a tym Bejlanem. Gdzie właśnie, w ogóle w tym odcinku miałem takie straszne wrażenie, że ta Shin Hati, ona strasznie by chciała dużo wiedzieć o tym zakonie Jedi, tak miałem takie trochę wrażenie, jakby ona miała taki żal, że wiecie, że nie jest trochę szkolona na tych Jedi, bo ciągle się dopytywała o ten zakon, czy znał, czy pamięta, czy właśnie chodzi mu o ten zakon, więc dla mnie to było takie trochę, powiedzmy, interesujące, bo w końcu ta aktorka, w końcu ta postać zaczęła mieć jakieś, powiedzmy, podwaliny pod ciekawą postać, bo przez te wszystkie odcinki ona była po prostu mech, po prostu stała, nie mrugała, gapiła się i tyle, a tutaj już są jakieś takie ciekawe rzeczy pod tę postać, więc jak najbardziej mi się to podobało względem właśnie tej postaci, że jest rozwijana w tym odcinku, w szóstym, bo dziwo, ale też nie rozumiem tego, ona się pyta Bejlana, czy to będzie właśnie ta ich upragniona potęga, tak? Bo jeszcze parę odcinków temu Bejlan wyraźnie mówił, że powrót Frauna to jest dla nich potęga, o której sobie nawet nie marzyła, tak? A teraz mówi, że potęga bywa ulotna i to jest właśnie pisanie pana Dave'a Filoniego. I to jest dla mnie po prostu XD, tak? Że najpierw mówi, że chodzi im stricte o tę potęgę, o której nawet sobie nie marzyli, a teraz mówi, że potęga bywa ulotna i on szuka czegoś innego. Ale co ciekawe, on mówi o tym, że jest coś takiego właśnie, jak znowu powiem, że w Grze o Tron, bo Daenerys wyraźnie mówiła o takim kole, tak? Że raz rządzą Lannisterowie, raz Starkowie i ona chce to koło zniszczyć. I tak samo jest w przypadku Bejlana, bo on mówi właśnie, że był zakon Jedi, który upadł i powstało Imperium i całe to koło cały czas się kręci, tak? No bo jak wiemy, po Imperium będzie nowa Republika, Republika znowu upadnie, powstanie najwyższy porządek, a on szuka czegoś, co by właśnie zatrzymało to koło, jakiegoś takiego początku tego cyklu, żeby zapewne to zniszczyć. I on jak uważa, według legend, no to jest na tej planecie. I też mamy wyraźnie powiedziane, że Siostry Nocy czegoś się boją na tej planecie, tak? Że one przed czymś uciekają. I też potem Bejlan mówił, że coś go przyzywa, tak? Że on czuje, że coś rośnie, zbiera potęgę. I ja po prostu już miałem takie przebłyski, proszę, żeby to nie był Palpatine, żeby to nie był znowu ten dziadek wyjęty z kapelusza.
jest nowa galaktyka, być może są tu jacyś nowi użytkownicy ciemnej strony mocy, tak, jakieś inne plemię Sithów na przykład, które też może uciekło z tamtej galaktyki. No coś nowego, tak? Może to być jakiś po prostu nowy, potężny użytkownik ciemnej strony, byle to nie była znowu jakaś znana nam postać. O to się modlę, żeby to nie była nam znana postać. No ale po tych scenach mamy już praktycznie przejście do wielkiego admirała Frauna. Ale chciałbym tu jeszcze zaznaczyć, że znowu mieliśmy scenę, w której Sabine próbowała za pomocą mocy otworzyć więzienie, tak? To otworzyć po prostu drzwi od więzienia swojego. No i niestety Filoni dalej tego pomysłu nie porzucił i to już jest raczej na pewno przesłanka do tego, że przynajmniej może w finale lub w późniejszych sezonach Sabine będzie używała mocy. I już wiecie, co o tym myślę, no bo posłał to już materiał o tym oddzielny. No ale przejdźmy do tego Frauna, tak? No mamy po prostu piękne ujęcie, jak ta chimera przylatuje pod tą, no nie wiem, ten zamek taki powiedzmy tych Sióstr Nocy, tak? No po prostu to, jak ta scena jest epicka. I chciałbym tu jeszcze zaznaczyć, tak ogólnie na temat tej chimery i tych szturmowców, tak? No bo zobaczcie, cała ta chimera jest takim powiedzmy złotym, może troszeczkę miedzianym kolorze. I jest to jakiś taki powiedzmy chyba może jakiś metal, który występuje na tej planecie, tak? No bo raczej to złoto nie jest, no bo złoto nie jest jakimś może wytrzymałym kruścicem, więc na pewno jest to może jakiś nowy minerał, jakiś nowy metal, tak? Coś takiego, z czego po prostu byli w stanie naprawić to, co się dało w tej chimerze, no bo też mamy zaznaczone, że silniki do hipernapędu nie działają, są zniszczone, więc chimera lata po prostu na takich zwykłych silnikach. No i też ci wszyscy szturmowcy, oni mają, przynajmniej w większości, mają te swoje zbroje właśnie powiedzmy takie połatane tymi takimi złotymi elementami, tak? Więc na pewno musi to być coś wytrzymałego, że wiecie, że zdecydowali się zbroję z tego zrobić. I też musi to być, powiedzmy, na tyle giętki, metal, że dałoby się z tego uformować różne tam aspekty zbroi, tak? Chyba, że jest to coś po prostu na zasadzie pozłacania. No ale według mnie fajnie to wygląda. W ogóle ta scena, kiedy wiecie, mamy już tych szturmowców i krzyczą tak majestatycznie Fraun, Fraun, wiecie, no dorobi tę robotę. Były ciary, nie ukrywam, bardzo mi się ta scena podobała. No ale otrzymujemy też nowego kapitana, chyba tam straży, tak? Trauna, tak było powiedziane. I on dość ciekawie wygląda, no bo zamiast takiego tradycyjnego hełmu, no to on ma taką maskę, taką powiedzmy ludzką maskę, tak? I też ma taki trochę, bym powiedział, głos jak droida, że tam może ma jakiś modulator głosu. Być może jest to jakaś postać, jakaś rasa z tej planety, tak? Jak ci na przykład późniejsi, co tam widzieliśmy, jak walczyli z Sabine. Być może jest to ktoś z tej rasy, nie wiadomo na razie. Oczywiście figurka na pewno, znaczy figurka, postać jest zrobiona właśnie pod figurki jakieś, Black Series, może klocki, może jakieś Funko, więc to oczywiście jest zrobione po prostu sprzedaż. Ale generalnie w kwestii tych szturmowców, no to nie podoba mi się to, że oni są na jakąś taśmę sklejeni, tak? Czerwoną, bordową. No, paskudnie według mnie to wygląda. A tam widać, że te elementy zbroi są ze sobą sklejane, tak? One widać te wyraźne popęknięcia. Widać, że są to takie właśnie złote elementy. Są jakieś inne kolory, czarne na przykład, czy też no bardziej szare takie. Ta taśma byłaby spoko na przykład w niektórych miejscach, tak? Ale tam większość szturmowców, oni są po prostu oblepieni cali tą taśmą, tak? A nie wydaje mi się, żeby na niszczycielach nie było magazynów ze zapasowymi zbrojami, no bo jak graliście Battlefronta, no to na przykład na Gwieździe Śmierci, mimo że to jest oczywiście stacja bojowa, tak? No to tam były te magazyny, gdzie są zapasowe zbroje, więc wydaje mi się, że na niszczycielach też powinny być takie magazyny, gdzie są zapasowe zbroje, no bo wiecie, jak jest jakaś bitwa, szturmowcy dostaną i kto tam przeżyje, to wiecie, wróci w takiej popsutej zbroi, no to na pewno powinna być jakaś taka zbrojownia, gdzie byliby w stanie wymienić te zbroje na czyste białe, tak? Ale to już się czepiam, oczywiście, wiadomo, że to jest zrobione, żeby bardziej pokazać, że no ci szturmowcy i Fraun ogólnie nie mają jakiegoś zaplecza, tak? Też właśnie wyraźnie Fraun mówił o tym, że nie mają środków, żeby szukać Ezry i też, żeby pomóc większej ilości oddziałów wysłać za Bejlanem, tak? Żeby go wesprzeć lub też wyeliminować, bo też było to wspomniane. Ale na pewno też to robi robotę, tak? Że ci szturmowcy są tacy poniszczeni, że ta chimera, no jest połatana, byle latać, tak? No to jest po prostu mega, to mi się mega podoba, że właśnie ta chimera jest taka połatana, byle po prostu się poruszać po, powiedzmy, no nie wiem, planecie, tak? I też mi się podoba to, że cały ten mundur Trauna, on nie jest skazitelnie biały, tak? Mamy tam wyraźne takie postrzępienia przy kołnierzu, przy samej szyi, to wyraźnie widać, to jest super robota. Mamy jakieś tam plamy na piersi prawej, tak? Więc no fajnie, że ten mundur nie jest taki czyściutki, że też właśnie jest pokazane, że no nie mają tego zaplecza takiego. I to mi się jak najbardziej podoba, to jest oczywiście na plus, to po prostu jest coś, co wyszło w tym serialu wizualnie. No i sam Traun też nie mam się do czego wczepić, to co mówię na początku, po prostu wyszło to perfekcyjnie, on gra świetnie, ten Lars Mikkelsen.
głos, właśnie to, ta postura, mimo że tam ludzie pisali, że ma jakiś tam bruszek, mi to zupełnie nie przeszkadza, też pewnie aktor po prostu po graniu Stregobora w Netflixowym Tfu Wiedźminie, no to jeszcze pewnie nie zdążył zrzucić wagi, powiedzmy, ale mi to zupełnie nie przeszkadza, bardzo dobrze ten Fraun wygląda, mi się jak najbardziej to podoba, ale tu muszę się przyczepić, bo włączyłem odcinek w polskim dubbingu, bo liczyłem, że będzie głos pana Sławomira, który podkładał głos Trauna właśnie w Rebelsach. A co się okazało, o zgrozo, Trauna po prostu podkłada Cezary Pazura. No jak ja to usłyszałem, tego pierwszą kwestię, od razu wyłączyłem dubbing, włączyłem napisy i to jest po prostu już mój koniec oglądania tego serialu z dubbingiem, bo tak jak mówiłem pewnie w tych poprzednich omówieniach, ja oglądam z dubbingiem, bo po prostu oglądałem bajkę z dubbingiem, tak? Ja uważam, że jak się ogląda bajkę, no to fajnie jest oglądać z dubbingiem polskim, bo jednak jest to takie trochę powrót do dzieciństwa. Więc też włączyłem sobie Asokę w dubbingu, bo liczyłem właśnie na polski dubbing, tak? A o dziwo mamy tylko Sabin z polskiego oryginalnego dubbingu, Hera w ogóle jest chyba przez panią Annę Derszowską podkładana, czyli tą samą panią, która podkłada Aleję w Battlefroncie. Bejlan to w ogóle jest głosem Kanana, no a Fraun jest głosem Cezarego Pazury. Więc to jest po prostu najgorszy dubbing, jaki Disney Polska zrobił w tych wszystkich serialach, no bo Mando był jak najbardziej spoko, ten dubbing, bo po Buffecie też było spoko, Kenobi też. No i tutaj mamy takie coś, gdzie właśnie Frauna dubbinguje Pazura, więc po prostu wyłączyłem to, bo nie dało się tego słuchać. Ale wracając, no to oczywiście wiemy już, że to właśnie te Siostry Nocy pomagały Frauna, żeby odnaleźć tą Morgan chyba, tak? I tutaj mam trochę takie przemyślenia, że być może te Siostry Nocy wcale nie planują zrobić jakiejś armii zombie, tak, z Fraunem, że one tam te trumny wywożą, tylko być może po prostu była taka umowa między nimi, że między Fraunem a Siostrami Nocy, że one mu pomogą się wydostać, a on w zamian za to pomoże przetransportować szczątki pozostałych sióstr, tak, no bo jak wiemy, Siostry Nocy, powiedzmy, że dbały o swoich zmarłych, tak, one, no nie wiem, nie zostawiały ich tam gdzieś w polu, tylko no na Datomirze były to takie, nie wiem, kokony, coś takiego, gdzie te ciała były, tak? Więc myślę, że one po prostu zabierają ze sobą te ciała, żeby gdzieś je na przykład może na Datomirze pochować, tak? Żeby ich nie zostawić na tej planecie, z której one same uciekają, wiadomo, że już do niej nie wrócą. Więc być może to idzie w tę stronę, chociaż też nie wykluczam tego, że być może jakaś armia nieumarłych się pojawi, no bo Traun nie ma jakichś środków, tak? Na tej planecie ma tylko Chimerę, przynajmniej Chimerę na razie widzieliśmy i też mówił, że nie ma jakichś środków. Więc nie zakładam, żeby gdzieś tam była na orbicie planety, czy też może na samej planecie bardziej ukryta jakaś flota, tak? Jego. A jak wiemy z serialu Mando i też po prostu z uniwersum, no to po bitwie o Jakku temu Imperium nie zostało zbyt wiele środków. No na przykład Moff Gideon, on latał tylko jednym lekkim krążownikiem, tak? Wszystko co on miał to był ten jeden lekki krążownik, który Mando mu zabrali, więc no Imperium, ta Rada Cieni po Jakku, oni praktycznie nie mają żadnych środków, chyba że ta dziewiąta flota Frauna, tak, gdzieś może jest ukryta, może ona w ogóle nie brała udziału w tej bitwie o Jakku, no coś musi być, no bo jeżeli Fraun myśli, że podbije galaktykę tą jedną rozpadającą się Chimerą, no to trochę to jest XD. Też nie bardzo chyba rozumiem, jak oni chcą przetransportować ten statek. Rozumiem, że to oko Siony jest tak wielkie, żeby właśnie taką Chimerę pomieścić wokół siebie, bo wątpię, żeby potem dolecieli tą Chimerą do tego oka Siony i tam znowu się przepakowywali, więc raczej po prostu ten moduł do skoków jest tak wielki, żeby właśnie tą Chimerę złapać, tak, żeby tak na zasadzie jak statki Jedi się łapały w tych okręgach, no to na takiej zasadzie chyba mi się wydaje, że to będzie to działało, tylko no właśnie nie wiem, czy to oko Sionu tak się wydaje takie wielkie, no bo na razie nie mieliśmy też żadnych takich scen porównawczych zbytnio, ale myślę, że tak, że to pójdzie w tę stronę, że oni właśnie za pomocą tego oko Siona polecą z tą Chimerą do tej naszej galaktyki, no i zobaczymy, co będzie dalej w nosie tych planów przejęcia galaktyki przez Frauna, tak, no bo tak jak mówię, jest jeden statek, jedna Chimera, Rada Cieni to ma jakieś tam ochłapy praktycznie, nie mają zbytnio o czym walczyć, szczerze mówiąc. Także no zobaczymy. Na razie taka, powiedzmy, strategiczna, planowo-wojskowa strategia, czy nie wiem jak to nazwać, no po prostu zasoby, tak, siły, są po stronie Nowej Republiki, no bo oni mają dużo tych swoich statków jeszcze mimo rozbrajania Republiki, no to mają tą swoją flotę jeszcze, na przykład z Home One na czele. Więc w takich aspektach patrzenia na przyszłą wojnę, no to na razie się to źle, powiedzmy, rysuje, ale zobaczymy, tak, może będzie coś już pod koniec sezonu, albo pewnie zostawią to na drugi sezon Ahsoki. No i też mamy wspomniane przez Frauna, że Bejlan Skor był generałem Jedi, tak, więc prawdopodobnie albo był jakimś dość znanym rycerzem Jedi, który się zasłużył, powiedzmy, na wojnie tak samo jak Anakin, że był po prostu znany w zakonie Jedi,
czy też no po prostu w Marynarce Republiki, lub był też jakimś znanym mistrzem Jedi już w tym okresie, chociaż no nie wiem, być może jeszcze był rycerzem Jedi, no bo był w tym danym okresie dość młody, ale to, że Fraun go zna, to albo jest po prostu głupota Filoniego, pisanie scenariusza, tak samo jak później, jak Fraun mówi o Asoce, tak, że nagle on wie, kim jest Asoka, kiedy nigdy się w sumie nie spotkali, a też nie wyszło to z tego tak, jakby Morga mu to powiedziała, bo wiecie, są takie zasady ekranu, że jeżeli coś nie jest pokazane na ekranie, no to zakładamy, że tego nie było, tak? Zwłaszcza, gdzie Fraun po chwili mówi do tej Morgan, żeby mu wszystko opowiedziała, i to był po prostu taki świetny smaczek w kwestii tej postaci, że wiecie, tam żeby mu opowiedziała o jej słabościach, o jej przeszłości, o jej mistrzu i jak to wykorzystać. Także no, Fraun raczej jej nie znał, a tu mówi tak, jakby ją znał, że tam, wiecie, tu trochę tak powiedzmy zacytuję w połowie, że to jest ta uznana za zmarłą Jedi, tak? No i Morgan mówi, że Baylan mówi, że on ją zabił. Na co Fraun odpowiada, że trzeba go traktować w takim razie jako zdrajcę, powiedzmy, tak? Póki uznajemy, że Ahsoka żyje i leci do nich, no to trzeba uznawać Baylana za zdrajcę. I tu się tworzy taka fajna, powiedzmy, historia, taka fajna nić fabularna, że właśnie jest szansa na to, że Baylan w końcu połączy siły z Ezrą oraz Ahsoką i Sabin, no i będą pewnie walczyć przeciwko temu Fraunowi, tak? No bo jeżeli Fraun uznał ich za zdrajców, już powiedzmy, i też raczej wysłał tych swoich ludzi na to, że jak znajdą Ezrę, tak? No to żeby polecieć za nimi i ich wyeliminować. Także myślę, że tu może być już ciekawy wątek pod koniec sezonu, kiedy to właśnie Imperium zaatakuje Baylana i wtedy on po prostu przyłączy się do Ahsoki, lub nawet Ahsoka, Ezra oraz Sabin pomogą Baylanowi przeżyć, tak? Więc tu się coś takiego fajnego tworzy. Oczywiście ja uważam, że to jest trochę głupota ze strony Frauna, bo póki co Baylan jest po ich stronie, więc nie ma na razie jakichś takich przesłanek, żeby skreślać go od razu jako takiego zdrajcę, a jest to, wiecie, dwóch użytkowników mocy po swojej stronie, no to jest jednak na plus, tak? Zwłaszcza jeżeli Ahsoka i Ezra żyją, znaczy no wiadomo, bo Fraun jeszcze nie wie, czy Ezra żyje, no ale wie, że Ahsoka leci do nich, więc no mieć takich dwóch użytkowników ciemnej strony mocy po swojej stronie, no to jest jak najbardziej na plus, ale zobaczymy, jak to się rozwinie, tak? Oni pakują te trumny, powiedzmy, na swój statek, tak jak mówiłem, więc coś tutaj może być już w kolejnych odcinkach z tymi trumnami, więc myślę, że na tym etapie filmu już bym zakończył wątek Frauna, no i przejdźmy do pana Ezry Bridgera. No bo nasz Fraun pozwala oczywiście Sabin wyruszyć na poszukiwania Ezry, daje jej takiego, powiedzmy, wilkopsa, jakiegoś takiego, wiecie, wierzchowca. No sceny z nim są dość, szczerze mówiąc, zabawne, takie, wiecie, typowy piesek, któremu każecie coś odejść czy coś, on po chwili wraca. Nie rozumiem też, czemu ten pies oczywiście rozumie wszystkie komendy Sabin, gdzie wyraźnie było słychać, że te komendy są w jakimś innym języku, kiedy ten kapitan wydawał je, żeby tam siadł, ale no spoko, mi to nie przeszkadza, fajnie to wszystko wyszło. Na minus oczywiście są te nowe postacie, które zaatakowały Sabin. One mają dźwięki prawie identyczne, nawet niektóre te, powiedzmy, ich dźwięki są identyczne jak Tuskenów, tak? Więc być może jest to jakieś jedno plemię z takich Tuskenów z innej galaktyki, ale zakładam, że jest to po prostu pójście na łatwiznę i danie tych samych dźwięków, więc dla mnie to jest na pewno na minus. Oczywiście za nimi rusza, znaczy no, za Sabin rusza Baylan z tą Shin Hati. No i tam mówią ciekawe właśnie kwestie na temat tego zakonu, co mówiłem na początku filmu, ale też spotykają właśnie grupę tych nomadów, z którymi raczej się po prostu sprzymierzą, żeby odnaleźć Ezrę, więc na pewno w późniejszych odcinkach zobaczymy już jakiś pojedynek między Ezrą, Baylanem i pewnie tymi nomadami. Też Sabin za pomocą tego swojego wierzchowca znajduje taką nową rasę jakichś takich krabów, którzy żyją w swoich takich skorupach. No to też ciekawe wyszło, fajnie takie, no takie Star Warsowe to było, tak, zwłaszcza to, jak już doszli do tej swojej wioski, że była tam taka sielanka, powiedzmy, że jakieś takie plemię nietknięte w ogóle wojną czy czymś, no taki prosty, taki ludek, tak, właśnie tam jakieś swoje domki mają, jakieś dzieci takie swoje śmieszne, no mi się to jak najbardziej podobało, no i dowiadujemy się, że właśnie to plemię jest, powiedzmy, pod przywództwem Ezry, tak? Ja się w ogóle zdziwiłem, że oni pokazali już w tym odcinku Ezrę. Myślałem, że Ezra będzie na finał sezonu, być może na przedostatni odcinek. A tutaj mamy Ezrę już w tym szóstym odcinku, tak jak i Frauna. Więc no, miłe to było zaskoczenie dla oka. Ja do Ezry tego wyglądu nic nie mam. Wygląda trochę jak taki Jezus, tylko że arabski. Ale no, mi się to podoba, tak? To, że on ma brodę, jakieś tam włosy, mi to zupełnie nie przeszkadza. No po prostu taki ma teraz styl, tak? Nie golił się po prostu przez te 9 lat. A przypomnę wam, że Ezra jest przed 30, tak? On ma chyba 28 lat w tym etapie życia. Więc no,
jak najbardziej mi się podoba. Jedyne, do czego mogę się przyczepić, to są te oczy. One są strasznie niebieskie w pewnych momentach, aż świeciły, bym powiedział, na ekranie. Nie wiem, z tymi soczewkami w tym serialu jest coś bardzo nie tak, bo to widać na przykład w przypadku Asoki, czy też najbardziej Hery, tak, że te soczewki, one jakieś takie dziwne są. No i dlatego tutaj te oczy tego Ezra tak strasznie świecą, tak? Ale mi się to podobało. Wiemy, że Ezra był trudny do znalezienia, bo tak jak sam powiedział na końcu, no to oni się po prostu przemieszczają tak z jednego miejsca na drugie, nie zostają dość długo w jednym miejscu. Więc to jest jak najbardziej na plus. Także no do Ezry nic nie mam. Tak jak powiedziałem, mi się podobał. Aktor, no aktor jak aktor, do wiele do powiedzenia tak naprawdę nie miał, ale no jakiś tam powiedzmy, że takie emocje z tych rebelsów, że w końcu widzimy Ezry po tylu latach, no jak najbardziej to było ok. Więc w kwestii Ezry nic nie mam takich z minusów, oprócz tych oczu oczywiście. No i też wyszedł mi dość długi taki film pogadankowy o tym serialu, no ale, znaczy o serialu, o tym odcinku, no ale jest o czym mówić, tak? Mamy Frauna, mamy jakieś nowe rzeczy, coś nam się rozwija w tym uniwersum. I też dopiero teraz zobaczyłem, że ci szturmowcy, oni się nazywają Night Troopers, tak? Tacy nocni szturmowcy, no już kolejna nazwa szturmowców. I teraz w sumie tak pomyślałem, że skoro to są tacy nocni szturmowcy, to być może te takie taśmy, to one nie tyle co mają trzymać te zbroje na nich, tak, jakoś tak skleić. Być może to są to takie nawiązanie do tych nici przeznaczenia, że ci szturmowcy są tak naprawdę teraz pod kontrolą tych sióstr, czy też no po prostu są ich wojskiem tych sióstr, coś takiego, no bo one też są bordowe, tak? To jest identyczny kolor jak kolor sióstr nocy, a jak pamiętamy tą matkę z Rebelsów, z Clone Warsów, to ona też miała takie powiedzmy no takie kawałki materiału, które wokół niej latały, tak? Były do tej szaty oczywiście wszczepione, ale latały wokół niej. Więc być może to jest takie nawiązanie, że właśnie ci szturmowcy są teraz tymi nocnymi szturmowcami i oni mają po prostu to takie taśmy jako nawiązanie do tych sióstr nocy, do tych nici przeznaczenia, a niekoniecznie do tego, żeby te zbroje trzymać. Także no cóż, wydaje mi się, że wszystko powiedziałem. Mogę jeszcze jeden ewentualnie dodać, że bardzo bawi mnie ta scena, jak tam wszyscy stoją na tym zamku, tak patrzą się, jak Sabine odjeżdża. I wszyscy, ta Shin oraz ta Morgan trzymają tak ręce za plecami. Mimo, że trzymali te ręce już tak wcześniej, ale to już było oczywiście takie śmieszne, że Fraun tak stoi, bo to jest z klasycznego, powiedzmy, poza, że on tak stoi z tymi rękami zaplecionymi z tyłu. No i ta Shin i Morgan tak stojąco za nim też z tymi rękami, a tylko właśnie ten Bailan, taki kozak, taki czad, stojący sobie po prostu tak jak chciał, nie z tymi rękami do tyłu, no dość zabawnie to wyglądało dla mnie. Także dajcie znać, jak wam się taki materiał podobał, jak wam się ten odcinek podobał, jakie macie minusy, jakie macie przemyślenia, z czym się zgadzacie, z czym się nie zgadzacie w tej mojej opinii. Jak ktoś chce, to zachęcam do zostania wspierającym kanału, bo jest już taka możliwość i też planuję, żeby się jakieś pojawiały materiały tylko dla wspierających, także zachęcam jak ktoś chce, a też ustawiłem dość, wydaje mi się, tanie progi, nie jak inni youtuberzy. Także ode mnie to w takim już długim materiale, bo już naprawdę widzę, że materiał trwa ponad pół godziny, także już krótko ode mnie to na tyle w tym odcinku. Zobaczymy, co nam przyniesie 6. i 7. odcinek i myślę, że też jak już skończy się cały serial, to nagram ogólne podsumowanie może całego tego serialu, chociaż to myślę, że to byłby bardzo długi materiał, więc nie wiem, czy jest sens takie coś robić. No ale to już ode mnie to tyle. Wpadajcie na moje media, tam wszystko macie na dole pod filmem, wszystkie linki. No i widzimy się w kolejnym odcinku, w którym będę omawiać mojego najnowszego mocka z Gry o Tron.